Nie najlepiej spisali się maturzyści z drugiego liceum ogólnokształcącego w Tczewie. Zajęli ostatnie miejsce wśród 8 szkół ponadgimnazjalnych powiatu tczewskiego. W powiecie tczewskim do egzaminu maturalnego przystąpiło 629 uczniów z 9 szkół ponadgimnazjalnych. Wyniki ich matur nie odbiegają od średniej wojewódzkiej, a ta wynosi 73%. Lepiej poszło maturzystom liceów, gorzej uczniom techników. Najlepszy wynik w powiecie tczewskim uzyskali uczniowie pierwszego liceum ogólnokształcącego w Tczewie. Egzamin zdało 97% osób. Drugi wynik procentowy zajęli licealiści z Pelplina, 73%, a bardzo źle wypadli maturzyści drugiego tczewskiego ogólniaka, zdobywając jedynie 35%. Jest to też ostatnie miejsce wśród pozostałych 5 powiatowych placówek ponadgimnazjalnych. W starostwie powiatowym, któremu podlegają placówki, szukaliśmy odpowiedzi na pytanie związane z powodami złego wyniku maturalnego uczniów drugiego ogólniaka. Myślimy, że ta sytuacja się zmieni we wrześniu, bo jeszcze 40 osób ma możliwość poprawienia egzaminu z matematyki, jedna z języka polskiego, jedna z języka niemieckiego. No, niestety w maju się to nie udało i jest to najsłabszy wynik w ostatnim okresie. Jeżeli chodzi o pierwsze liceum, sytuacja jest zupełnie odwrotna. Spośród 90 uczniów, którzy przystąpili do matury w drugim LO, w sierpniu aż 42 osoby będą mogły podejść po raz drugi do poprawkowego egzaminu maturalnego, głównie z matematyki, z którą sobie nie poradzili. Jest to jakby trend ogólnopolski, ta matematyka była troszeczkę trudniejsza. Też mamy nadzieję, że w następnych latach i w tym te wrześniowe egzaminy doprowadzą do tego, że maturę zda co najmniej 70% w drugim liceum. Miejmy nadzieję, że uczniowie, którzy podejdą do maturalnej poprawki, tym razem zdadzą ją i pomyślnie zakończą edukację na tym poziomie. W ubiegłym roku ogólniak po egzaminach poprawkowych zajął ostatecznie 5. miejsce z wynikiem 75,3%. Jakie jest zdanie wicedyrektor drugiego LO Doroty Kościjaniuk i gdzie upatruje tak dramatycznie złych wyników swych uczniów? Znajomość danych przedmiotów troszeczkę wypływa też z sytuacji, która miała 3 lata temu. Te osoby, które ukończyły gimnazjum, jak zrobiliśmy taką wstępną analizę, już wówczas te wyniki egzaminu gimnazjalnego były niższe od pozostałych roczników, więc automatycznie przełożyło się to również na wyniki egzaminu maturalnego tegorocznych maturzystów. Nauczyciele naszej szkoły próbowali uzupełnić braki, które wówczas wypłynęły w trakcie tego egzaminu gimnazjalnego 3 lata temu, gdy odbywała się rekrutacja, ale no, pomimo dodatkowych zajęć, pomimo jednak ogromnej pracy nauczycieli, nie wszystkie braki udało się nam uzupełnić. I myślę, że to jest jeden z powodów, dla którego wyniki tegorocznej matury są niższe od lat ubiegłych. Niestety nie udało się nauczycielom nadrobić braki uczniów tak, aby mogli poradzić sobie z egzaminami maturalnymi. Chociaż nie przesądzajmy, bo przed nimi drugie podejście. A co zamierza dyrektor Kościjańczuk wprowadzić, aby wzrósł poziom wiedzy jej uczniów? Czy ma jakieś rozwiązania? Chcielibyśmy w przyszłym roku szkolnym położyć duży nacisk właśnie na te przedmioty, czyli w tym przypadku akurat na matematykę. Chcielibyśmy oczywiście zorganizować dodatkowe zajęcia dla uczniów słabych, czyli te wynikające chociażby z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ale również te godziny wynikające z karty nauczyciela, tak zwana 19 godzina, również będzie tutaj położona naciskiem na matematykę. Poza tym chcielibyśmy przystąpić do programu Lepsza Szkoła, gdzie właśnie są dodatkowe zajęcia z matematyki, a także zmienić może metody pracy. Może gdy sprawimy, iż uczniowie polubią matematykę, że nie będą przychodzili na zajęcia z nastawieniem negatywnym, że to jest takie trudne, również zachęci ich do pracy, do rozwiązywania zadań, a także do większej współpracy pomiędzy nauczycielem, rodzicem a uczniem.